Patrz, Amerykanka. Automatycznie, nie? Więcej wiem o energetyku. Że świat jest bzdurą i wcale tak nie jest, że... Widzisz gościa w garniturze? On może wiedzieć tyle, co ty albo i mniej. No, tak. Mogę coś powiedzieć? Ogień z kurwami! Ogień z kurwami. Ogień z kurwami. Ogień z kurwami. Nieważne, co robisz. Zawsze ma być ogień z kurwami. Siemanko, witamy na kanale WK Dzik. Dzisiaj opowiemy o tym, jak doszło do powstania naszego energetyka. Z tego, co pamiętamy, troszkę tam sobie przypomnieliśmy po jakichś zdjęciach, konferencjach, bo mówiliśmy, że trwało to 4 lata. No, być może nie wszyscy uwierzyli, że to trwało 4 lata i rzeczywiście no, to nie było tak, że dzień w dzień pracowaliśmy nad energetykiem przez 4 lata, ale no jednak pierwsze pomysły pojawiły się właśnie dość dawno temu, to był 2017 rok. No zeszło się i chcielibyśmy wam powiedzieć po kolei, jakie były rozkminy, jakie plany na tego energetyka. A jeżeli chodzi o to, jak zrobiliśmy tą całą kampanię, którą przygotowaliśmy, to planujemy taki drugi film, ale po tym, jak to się wszystko zrealizuje, bo nasz cel jest wejść do Żabki, do innych największych sieci, więc jeżeli to się powiedzie, to też chętnie to podsumujemy. Na wstępie warto zaznaczyć, że udało nam się zrobić wszystko bez inwestora z zewnątrz, co uważam, panowie, za ogromny sukces i koniec końców fajnie, że to wyszło, że teraz jest dobry moment, żeby to wyszło. Trochę się zastanawialiśmy, czy nie za późno, czy że to długo trwało, ale koniec końców się cieszymy, że to tak długo trwało i że to wyszło w tym momencie. I według naszej wizji ogólnie. Nie, tak jest. Nie, nikt nam nic nie narzucił, ale do tego dojdziemy. Ale dojdziemy. Ja chcę wprowadzić narrację, że dawno, dawno temu, w roku 2017, co się wydarzyło wtedy, Saker? Może nam opowiesz. Co było w 2017? Wielka głodówka była. Byłeś czpunem. 1200 kalorii a day makes your doctor fade away. No, była wielka głodówka, ja z Robertem w tamtym roku akurat... Ty, mucha pływa w mojej wodzie, kurwa, którą piję. Słowo honoru! Co? I tak to wypiję. No. Jak mi się przypomina tamten okres, to pamiętam, że jak nabijałem kroki, bo było to wtedy modne i dla nas takie, wiesz, że kroki... To najłatwiejsze do kontroli. To nie chciało mi się telefonu wyjmować z kieszeni. Już byłem tak wymęczony pod koniec. Ile kofeiny dziennie spożywałeś? Nie, z gram ponad. Ja też. Czyli 1000 mg, a nasz energetyk ma 200 mg, a przykładowo Monster ma 150 mg. 160. A przykładowo po dwóch wypitych naraz naszych energetykach można... No, robi się słabo. Nie pytajcie, skąd wiem. Ty, a wyobrażasz sobie... Czekaj, dzwoni. Słowo kurwa tam jest, banuj mnie. Zjebie 1000 kofy, to co możesz pić, jak masz kurwa praktycznie zerowy, wiesz... ciśnienie w organizmie. Teraz to ty se nie rób jaj, bo Agata mnie napisała, że ty czwarty pijesz. No, ja mogę tyle pić. Przy normalnym poziomie tłuszczu to jest twój niebezpieczny. Aha, ja jestem gruby teraz. Jeszcze gorzej. Czyli lepiej nie pić tyle. No ja bym nie pił czwartego. No dobra. Ale kiedyś piłem tyle monsterów, że prawie zemdlałem, więc ogarniam, gdzie jest ten moment. Zależy u kogo, nie? Każdy ma inną tolerancję. No tak, tak. Jak zależy kto jak przyzwyczajony. Nawet ale... wyćpaliście codziennie. No to mogliście dojść do 1000, nie? No ja piłem 4 dziennie, plus kawa, plus no różne rzeczy, albo przed treningówka, no. Nie wiem jakie jeszcze były źródła kofy, ale sporo. No i wtedy zasypiałeś się i marzyłeś, że kurde, ale fajnie by było mieć swój energetyk. I wtedy już zaczęliśmy szukać, młodzi naiwni, zaczęliśmy szukać, żeby zrobić ten energetyk. Tacy młodzi. O, cały czas jesteśmy młodzi i co się okazało? Nie tak łatwo jest zrobić energetyk ze swoim składem. Tak. Wręcz było to na tamten moment nie do wykonania i mogliśmy sobie pozwolić tylko na gotowe formuły. To był rok 2017, kiedy nasze obroty były kilka razy niższe. Żeby zrobić taki pełnoprawny swoją recepturę, swoją puszkę, to trzeba było zamówić 200 tysięcy puszek wtedy, jak nie więcej. To było wtedy dla nas nierealne, no. No i też nie decydowaliśmy się na Energola takiego stokowego, bo nawet nie było próbek zero Energoli, tak. A my
energetyka z cukrem, no nie chcieliśmy może robić, bo nikt by tego nie pił. Wiesz, jakbyśmy bardzo dużo poświęcili, to było to do zrobienia wtedy, tylko baliśmy się, że taka kwota, powiedzmy kilkaset tysięcy, jeżeli energetyk nie wypali, a często zdarzało się, że producenci nie dotrzymywali terminów, czy w ogóle, że cała produkcja się zjebała, to w tym momencie taka źle trafiona inwestycja mogła nas wstrzymać na wiele miesięcy z innymi projektami, no albo by w ogóle płynność finansową nam zaburzyła. Więc nie chcieliśmy wtedy tego robić. No, znaczy z perspektywy czasu możemy teraz powiedzieć, że troszeczkę, znaczy no, było to podstawne, że się baliśmy, ale zobacz, mniej się sprzedaje białek niż energetyków, nie? A mimo to i tak faktury za surowce, za białko nie były małe. To było wtedy, nie było 50, większe odstęp, jakoś 100 tysięcy czasem się zdarzała faktura za tonar. Tak, tylko że to było coś pewnego, nie? Jesteśmy w fitnessie, ćwiczymy, wiemy, ludzie nas oglądają, ćwiczą, wiemy, że to pójdzie, a z energetykiem byliśmy skazani na to, że jak przyjdzie te 200 tysięcy na magazyn, to w 2017 przez sklep byśmy tego myśleliśmy. No może wiesz, może by się okazało, że by było super, ale tak sobie myśleliśmy, że ciężko będzie przez sam sklep to sprzedać. Przez 2 lata. A co jeżeli Biedronka i Żabka na przykład nie wezmą. Wtedy jeszcze nie byliśmy w lifestyle'u i w ogóle tak rozpoznawalni jak teraz. Wtedy zaczęliśmy nagrywać lifestyle. Mogę coś powiedzieć? Musisz. Obliczaliśmy, że przez 2 lata, jeżeli by się codziennie sprzedawało, to chyba musiałoby się sprzedawać około 230, obliczałem, sztuk dziennie, żeby się nie przeterminowało, więc my się tym stresowaliśmy. A znowu, jeżeli chcieliśmy zrobić na próbę kilka tysięcy sztuk takiego energetyka gotowego, to właśnie był problem, bo producenci w ogóle nie szli w zero. Wszystkie energetyki takie gotowe, które były, testowaliśmy smaki, nawet jak już któryś nam w miarę smakował, ale bardzo rzadko się to zdarza, że gotowiec nam smakował, to on nie występował w wersji zero. I w ogóle i tak dochodziliśmy do tego, że musiałaby być to dla nas produkcja. Monster w tamtym roku chyba był tylko 1.0, taki dostępny na rynku w sklepach. I to nas w ogóle tylko też właśnie... Monster był w półlitrowych też. Tak. Tak, tak, to też było. W ogóle jak my myśleliśmy o półlitrowej puszce, to jeszcze nie było Blacków, Tigerów półlitrowych i tak dalej, więc no to było dużo mniej dostępne i też na przykład teraz zamawialiśmy 160 tysięcy sztuk jakoś około, a pamiętam, że wtedy, kilka lat temu minimum to było 200-250 tysięcy, że i tak przez te kilka lat no na plus się to zmieniło. A idziemy teraz dalej z historią, czy już chcemy pokazać, jakie koncepty graficzne mieliśmy na tamten czas? To 17-18 możemy pokazać ten, zaraz wam pokażę. Żebyśmy tak nie pogubili się. No to ten, co my sami zrobiliśmy, bo chyba od początku patrzyliśmy na półkę, że za bardzo tych czerwonych nie ma, energetyków. Ale co jest najważniejsze, pamiętam, że w 2017 był mocny nacisk na to, żeby wszystko było takie mega proste. Proste. I żeby były takie, żeby to było takie mega czyste. Żeby... Jeden napis w zasadzie, nie? Tak, tak to wyglądało i z perspektywy czasu teraz, no marnie to wygląda, porównując do tego, co mamy teraz, nie? No. Ale wizja była okej, w sensie to było fajne. Chcieliśmy taką przejrzystą rzecz zrobić, tylko no nasze logo dzik nie pasuje do przejrzystej rzeczy. Na przykład jakby była sama jedna litera, wiesz, tak jak ma Guzman 3D. O, jest. Kojarzycie puszki 3D, no nie? One są bardzo minimalistyczne. No jest tylko 3D na całej puszce. Ale tutaj i nie mieliśmy jeszcze wiedzieliśmy, że czeka nas zmiana, prędzej czy później, odświeżenie symbolu dzika. Bo mieliśmy zbyt skomplikowany. I też to był jeden z względów, dlaczego nie jest symbol główny na etykiecie. Nie jest w środku, tylko jest jednak napis dzik, nie? No my mieliśmy dzika z wtopionym dzikiem zawsze. Zmieniliśmy to na prostszą formę. Też lepiej ona jest widoczna i w produkcji jest łatwiejsza. Na przykład hafty wychodzą nam teraz bardziej wyraźne, na przykład. No ale to był bardziej taki black czarny teraz, jak spojrzycie, nie? Że trochę za bardzo przypominał tego bardzo blacka i potem chcieliśmy chyba, żeby cała puszka była w końcu czerwona, żeby nie był podobny. A pamiętacie, że jak Kuba to zrobił, to nawet nie chcieliśmy już nic zmieniać, tacy byliśmy zajarani tym projektem,
że tego kurwa ty, dawaj robimy, bo to musi się udać. Mhm. Tylko to zobaczyli. No. Ja pamiętam, że siedzieliśmy przy jego kompie i mówiliśmy, nie no kurwa, dawajcie, robimy od razu. No. Takie dobre to jest. D jest jeszcze bez ząbka tutaj, bo ten ząbek dopiero wyszedł, jak symbol stał się bardziej ostry, nie? No. No i też zobacz napis na dole, jaki bazy teraz, no. Te zero kalorii, wszystko. A ten ząbek to mój pomysł, żeby dodać. A to już na inny odcinek temat, nie? No nie tak, powiem, ale jak Saker się chwali kłami, no to ja też się muszę pochwalić, że ząbek... No koniecznie, patrz, ja na przykład nie pamiętałem, że to twój pomysł. Też w to logo mało osób wierzyło na początku. Ja mówię, to będzie to logo, spokojnie, wszyscy w firmie tak, kurwa, no... Tydzień, ja mówię, dajcie tydzień. Ja też się pochwalę, że wiesz, jakie było, że ten dziubek tak wyglądał jak... Jak świński ryj. Trzeba było tam trochę przesunąć, no, a to mówię... To też się pochwalę, żeby nie było, że tak. Nie miałem udziału. No, ale właśnie nie mów wszyscy, bo to będzie krzywdzące dla niektórych, którzy wierzyli. No tak, no ty tam wierzyłeś, powiedzmy, ale w sensie nie, ale to jest naturalne, że jest ta zmiana. Ja nie mówię, że to jest złe, tylko po prostu jak za dużo osób decyduje o jednej rzeczy, musi być to przekonanie i jak ktoś jest przekonany, to automatycznie reszta po czasie się przekonuje do tego, nie? Nie, czasami gorszy projekt wygra, jak jesteś przekonany o tym. No i ząbek został dodany, żeby właśnie ten napis dzik się nasz wyróżniał. Żeby to nie był po prostu, każdy może sobie napisać dzik. Mieliśmy wtedy też duży kłopot z podróbkami, że dużo na Allegro się pojawiało na bazarach i tam każdy mógł sobie napisać dzik, dobry dzik, super dzik, dziki dzik, dziki w kurwę dzik. I po prostu chcieliśmy, żeby ten nasz dzik miał coś charakterystycznego. I fajnie, że ten ząbek wyszedł. Ciekawostka, jeszcze pamiętam z tamtego czasu, my już to zrobiliśmy. Wchodzę w internet, patrzę logo Wizy. I Wiza dodała ząbek do V, gdzie przez całe życie V było niedynamiczne. Ja mówię, ty, na audycie jeszcze, ty, Wiza wyszła z tym, tam zaraz wam powiemy o tych audytach, ale dobra, bo trochę odbiegamy od tematu. Czyli zakończyliśmy rok 2017. Na tym, że próbki gotowe nie wyszły i na tym, że baliśmy się w 17, 18 inwestować tyle i nadszedł, ale przez 2018 testowaliśmy sobie różne smaki, różne mieszanki, z tym, że nie podjęliśmy decyzji, że dobra, produkujemy. I w 2019 zaczęły się te rzeczy z logiem. I 2019 zaczęliśmy poważnie myśleć, że produkujemy i szukaliśmy firmy, która nam zrobi etykietę na dzika. I jeszcze jedną rzecz, film Sakera wtedy był. Film Sakera wtedy był, że myśleliśmy sobie, kurde, taki film poszedł o energetykach, o tym, czy są zdrowe, czy nie, że szkoda, że nie mamy tego własnego, tylko tam Saker z Monsterami taką reklamę zrobił. Ludzie myśleli, że to reklama Monstera. No. Bardzo dużo. Ale właśnie szkoda, że nigdy nam żaden energetyk nie zapłacił za lokowanie, bo tak jebaliśmy te energetyki przez 7 lat, że to. W zasadzie zamiast wody małżeśmy, że piliśmy tam na tym. No. Ustawialiśmy, aż ludzie w komentarzach wpisali, czy to jakaś współpraca, no to wtedy już wyjebaliśmy. Saker zbierał pół roku. No i cały czas do tej pory są osoby, które nie są pewne energetyków, czy są zdrowe, czy nie. No. My patrzymy na to w ten sposób, że jak pijecie kolę, no to macie wodę, ona jest gazowana, tam są jakieś słodziki, dodana jest kofeina, no i jest kola. Tak samo jest energetyk, jest to po prostu zagazowana woda z witaminami, z kofeiną syntetycznie dodaną i tyle. I nie jest to płyn, bo jak mówisz energol, to może się kojarzyć, że to jest jakiś olej. Chemia w chuj, że pijesz nie? Taką chemię, a to pijesz kolę, pijesz piwo. To jest w tej samej fabryce rozlewane, więc... To jest podobna faza jak w fitnessie, ja też, tłumaczyliśmy. Ja też w to wierzyłem, jak byłem. Jeszcze 10 lat temu ja wierzyłem, że energol, że jak pijesz energetyka, to on serio negatywnie wpływa na twoje podzespoły, nie? Że to nie jest zagazowana woda, to jest jakiś kurwa syntetyczny olej, cokolwiek. Nie rozkminiałem tego, po prostu tak mi powiedział dziadek, pradziadek, mama, tata ale i tak to zostało. Ale też to działa na psychę dla ludzi, wiecie, wizja. Ludzie czegoś takiego widocznie potrzebowali, że taki marketing może te energole robiły, żeby tego energetyka pokazać ludziom jako niezagazowana woda, tylko właśnie coś niesamowitego, tak jak zobacz odżywki, jak są reklamowane, jak nie wiadomo jakieś kosmiczne produkty, a tak naprawdę zobacz białko, to co to jest, no sproszkowana serwatka, nie? Kreatyna, co to jest? No po prostu kreatyna, też w wołowinie masz kreatynę, normalny składnik. Ale to też z tego względu, że świadomość ludzi z zakresu żywienia się zwiększyła i teraz my wiemy, dlaczego energol działa na mnie tak, jak działa, bo jest po prostu kofeina w tym energii.
energetyku, guarana i tak dalej. A wtedy jeszcze, 20 lat temu, 30, ludzie myśleli, że to ta woda, ten płyn sam w sobie oddziałuje tak na organizm, że cię wypierdala, nie? A tak naprawdę to są normalne substancje, jakich się w spożywce używa, typu jakieś barwniki, jakieś dodatki słodzące. Nie wiem, teraz widziałem nawet, że soki do energetyków dodają. No i kofeina, tak? Syntetyczna kofeina, jakiś dodatek rzęszenia, guarany i tyle, żadna magia. To jest też taki paradoks jak z białkiem, że mówi się, że białko nie, że białko steryt, a co się dzieje, jak jesteśmy niemowlakami? Podaje nam się białko. Tylko jest ten, jak on się nazywa, Gerber. No ale jest dzieciaczek na etykiecie. Większe zaufanie budzi, nie? No problem, my friend. Gerber from Ziapka, no problem. Białko from WK Sklep, huge problem, my friend. Tam jeszcze cukru dowalają w niektórych, widziałem dużo. Mm-hmm. No, a później dzieciaczek? Szósta klasa, siódma klasa? A on? Albo soki. Bo cukier chce jeść. Gęste soki z cukrem, no. 10 gramów, 20 cukru. Leśmy dalej, 2018 rok. Możemy powiedzieć o współpracy z firmą, która miała nam zrobić zajebistą etykietę. Pomyśleliśmy tak, dobra, to jest produkt, chcielibyśmy go widzieć w sklepach, no to może nie jesteśmy wystarczająco kompetentni do tego, żeby zrobić sami tą etykietę. I faktycznie pod kątem prawnym, pod kątem składu, to bardzo nam się przydała współpraca z firmą, która zajmuje się tymi rzeczami, ale jeżeli chodzi o samą grafikę, no to już niekoniecznie. I dopiero tak po roku doszliśmy do tego, że nic z tej współpracy nie wyjdzie. Tak pół roku do roku tak się trochę męczyliśmy, bo grafik z firmy, która robi profesjonalne etykiety, które już są na rynku, które no naprawdę widzieliśmy portfolio, produkty z sukcesem na stacjach benzynowych, w supermarketach i taka firma cały czas dawała nam propozycje, które uznawaliśmy za słabsze niż nasz grafik firmowy. No ale tak nie? Ewidentnie, że nikomu to nie siadło. No. Nikt nie był przekonany, ani jedna osoba. No i zrezygnowaliśmy po pół roku, ale w międzyczasie już się zaczęły takie kłopoty z dostawcą energetyka tak, pierwszy. Ale jeszcze chcę powiedzieć, bo to nie jest tak, że się niczego nie nauczyliśmy. Merytoryki złapaliśmy, bardzo, nie? Tak. Tylko to wykonanie nie było. Tak, więc bo Kuba jest mega utalentowany, ale on nie ma jakby tej psychologii klienta. Więc potrzebowaliśmy jeszcze drugiego oka, tak. Poza jego talentem. No on robił dużo lepsze projekty niż firma, z którą współpracowaliśmy, ale oni też pomogli nas uporządkować, nakierować, jak ludzie kupują oczami. Uporządkować, wytłuścić najważniejsze informacje, no. Zrezygnować z jakichś głupot, które by tam odwracały uwagę, no bo my cały czas może mamy taką tendencję, żeby nawalić jak najwięcej informacji na tych etykietach, nie? Tylko, że to był już strateg wtedy i rzeczywiście ten strateg, no. Fajnie, nauczyliśmy się dużo rzeczy i też chciałem dodać, dlaczego my się zwróciliśmy do tej firmy zewnętrznej, bo też troszeczkę inaczej patrzyliśmy na biznes i my myśleliśmy, że wszyscy wiedzą od nas, tak, może. Że są wybitni i że jak każdy ma jakiś biznes, to każdy gra na 110%. Co się okazuje, że świat jest bzdurą i wcale tak nie jest, że... Widzisz gościa w garniturze? On może wiedzieć tyle, co ty albo i mniej. No, bez kitu tak jest i uważajcie na to, serio. Tylko może lepiej się wysławia od ciebie. No właśnie, ładniej układa, wiesz. Od gościa z siłowni może trochę lepiej. Ma większy zasób słownictwa, może bardziej się skupia na tym, żeby, bo wiesz, jak ja bym chciał teraz przemawiać do swoich widzów w ten sposób, to ja też mogę im zmieniać intonację, jak ja mówię. O, takie gesty wykonujesz. Mogę zrobić pauzę. Mogę pobawić się orzeczeniami. Spada, Judek. O co? Ale w głębi serca gdzieś widzieliśmy, że to nie jest to, co chcemy i zrezygnowaliśmy totalnie. Patrz, Amerykanka. Z tych współprac potem. Automatycznie, nie? Więcej wiem o energetyku. No i w zasadzie po pół roku stwierdziliśmy, że wypuszczamy energetyk sami, że robimy kampanię sami. Co nam będą pierdolić? O, nie możecie wyjść na środek i powiedzieć po prostu ludziom, że mają, nie wiem, wchodzić do Lidla i mówić, czy jest energetyk dzik. No bo wiecie, agresywny marketing i tak nikt tego nie wprowadzi. No. Powiedzieć wam ciekawostka a propos Gerbera na etykiecie, no? Że to jest fajne dla dzieci.
Ludzie 70% twojego charakteru oceniają tylko i wyłącznie po twoim wyglądzie, zanim cokolwiek powiesz. Już 70% no. tej oceny jest wykształcone. No i chuja zmienisz. Bo masz dresy. A potem będziesz mądry i tak miałeś dresy. Dlatego w życiu liczy się sylwetka bardzo i wygląd zewnętrzny. Tak? Bardziej niż na przykład fach. No. Dużo bardziej. I bycie mistrzem w danym fachu. 70% no. Twój wygląd. No ale tak, żeby ludzie mieli poukładane, no to tak w 2019, no to właśnie radziliśmy się firm, które są doświadczone w wypuszczaniu tych produktów na rynek. No a w 2020 stwierdziliśmy, że chuj z tym i robimy sami. Tylko że w 2020 już nie wyrobiliśmy się na sezon letni z Energolem, bo w międzyczasie firma, która miała nam produkować energetyka, zrobiła nam jeden zajebiście chujowy produkt i baliśmy się jej zlecić energetyka, bo przed energetykiem mieliśmy próbę napoju. Też bardzo duże nadzieje z tym wiązaliśmy. Jeszcze nie ma tego na rynku. Polska firma żadna tego nie zrobiła, ale my też nie zrobiliśmy. I nie zrobimy. W końcu. No, i nie zrobimy. Mamy dosyć. Chyba nigdy. Niech ktoś inny zarobi. No ale ten sam dostawca miał być odpowiedzialny właśnie za energetykę, z czego zrezygnowaliśmy, no i jesteśmy kolejny rok. Przyszła to dobrze. Wprzód, przyszedł totalnie inny produkt niż był zaakceptowany. No. Totalnie inny, dlatego tak się stresowaliśmy do końca, nawet jak już mieliśmy ten smak wybrany, żeby już, nie przyszło co innego w partii. I to też właśnie te nasze doświadczenia też negatywne tłumaczą, dlaczego na przykład 4 lata temu się tego baliśmy. Bo my wiemy, że każdy produkt, który zamówimy, nawet zainwestujemy 500 000, że to nie ma znaczenia. Jakby profesjonalny dostawca nie był, i tak może się zdarzyć, że przyjdzie 10 tirów Energola i każda puszka będzie zjebana na przykład. Albo nie wiem, albo coś niewydrukowane, albo no cokolwiek. BCA w środku. Wszystko się może zdarzyć. Płynie. I już te 7 lat prowadzimy sklep i życie nam pokazuje, że zawsze może się coś zjebać w najmniej oczekiwanym momencie. Na szczęście Daniel od nas, typ od dostaw, znalazł dostawcę, który produkuje dla większości firm tego typu produkty, jakieś piwa smakowe, no piwo, energole. Było zaufać, więc... no ale wiesz, mogłeś zaufać w 99%, nie? Ale zawsze trzeba się liczyć z tym, że akurat u ciebie nie pyknie. No. Ale no super, no. Mamy firmę naprawdę, która potrafi zrobić miliony sztuk. I robi dla największych, no to bardzo fajne perspektywy mamy teraz, jak już wiemy, że to wyszło. Jak wiemy, że sieci są zainteresowane, to możemy sprostać wymaganiom. Bo na przykład jeżeli chodzi o białko, to na przykład nie mieliśmy, nawet my ceny zakupu nie mamy tak dobrej, żeby móc z powodzeniem wchodzić do jakichś sklepów, nie? Zresztą widzicie, że chcemy jakość utrzymać tego białka, bo moglibyśmy... Nasze suplementy raczej w wyższej półce cenowej są, ale no to dlatego, że nie przeskoczyliśmy tego jeszcze. Nie stać nas wejść do sklepów. Bo my sprzedajemy tylko przez nasz sklep, a firmy, które takie jak Olimp i inne firmy, one mają już jakąś sieć dystrybucji stacjonarną i w wielu sklepach sami internetowych produkują. Są. No, często sami produkują, także u nich idzie to w dziesiątkach razy większej ilości niż u nas i wtedy można te ceny dużo lepsze zrobić. A z energetykiem, energetyk to jest nasz pierwszy taki produkt, który właśnie może iść w dużej skali naprawdę. I pierwszy, no i odpowiednio duża jest teraz inwestycja, nie? Bo tu za partię płacimy kilkaset tysięcy złotych i wtedy tą cenę możemy zrobić taką, jak jest powiedzmy na półkach w sklepie. A jeżeli białek, kreatyn i innych rzeczy zamawiamy no dziesiątki razy mniej od takiego Olimpu czy innych wiodących marek, no to też dla nas cena będzie dużo wyższa. No to tu różne wersje kolorystyczne rozkminialiśmy. Mieliśmy rozkminę właśnie, jaki to kolor powinien być. Daniel chyba zamówił 40 różnych energetyków. Postawiliśmy, pamiętam, zastawiliśmy cały stół tymi energetykami. Zrobiliśmy też zdjęcie półek sklepowych w supermarketach, jak to wszystko wygląda. Który z tych wybraliście? Bo pamiętam, że to było głosowanie. Ja raczej czerwony. No mi się od początku wydawało, że energetyk powinien być czerwony, nie?
Byłem od początku za czerwonym i fajnie, że tak zostało. Ja coś błękitny pan. Ja też chyba błękitny brałem. A na kolejnych etapach zaczęliśmy dodawać właśnie, tylko ja pamiętam, że chciałem mieć też czerwony ze złotym. Ale to się okazało, że wygląda za bardzo jak wok, nie? Była faza na czarny i złoty swego czasu. No i w końcu stwierdziliśmy, żeby on był taki zero, żeby pokazywał to, że jest zero, no to żeby niebieski dodać, a też z czerwonym nam ładnie wyszło, nie? No i koniec końców? Bez tego paska to słabiej wygląda, nie? My chcieliśmy też czerwony, bo chcieliśmy, żeby się kojarzył z Polską, nie? Żeby były kolory czerwony i biały na pewno. No. I też ogarnęliśmy, że czerwony będzie się wyróżniał na półce wśród energetyków. Bo bardzo mało czerwonych w sumie jest. I potem jeszcze przyszedł jeden pan, któremu zapłaciliśmy trochę pieniędzy i w zasadzie zaczęliśmy analizować rynek. Znowu robić podchody i znowu tylko rosły nasze wątpliwości co do powodzenia projektu, ale jedną fajną rzecz zwrócił uwagę, co też nie jest takim wyznacznikiem, że to musi być zawsze, ale pamiętam, że on powiedział, że w ogóle nie ma niebieskiego na naszej etykiecie i te projekty już były po jego uwadze. Bo wcześniej były takie, ale nie mogę tego akurat. Tam był jeszcze ten dzik, tle wtopiony i tak dalej. To też ustaliliśmy, że chcemy czyściej, żeby nie było tak najebane, żeby było bardziej tak klasycznie. Firma, która robi etykiety zawodowo, wtopiła nam dzika, takiego najzwyklejszego ze stoka, taki, co na podróbach naszych koszulek często. Takiego mega fajnego dzika, nie? Ale co chcę powiedzieć, że to jest takie oczywiste, że jak jest zero napój, to potrzebujecie, że fajnie by było, żeby był ten niebieski kolor, bo on się od razu kojarzy z produktami light, nie? No, tak samo jak macie w nabiał light. Tak, ale wiesz, że aktualnie, robi, że lekkie to się aktualny robi. Trend jest taki, że producenci napojów nie piszą tego i nie zaznaczają, że to jest zero, bo ludzie normalni się boją tego. No tak, i zobacz, że czyszczą tego, ale ja uważam, że to w sumie na plus dla nas, nie? Że na oni plus, to wyczyścili, bo my promujemy, że to jest dobre. Przynajmniej u nas musimy to z tym widać. Walczyć. Dokładnie, a od zawsze mówimy, że te słodziki nie są szkodliwe, tak jak te stereotypy mówią. Nie wiem, czy stracimy na tym, czy nie, zobaczymy, no ale chyba fajnie mówić o tym głośno i żeby każdy wiedział, niech to zero będzie. Kiedyś pilnowaliśmy diety, że można jeść wszystko i chudnąć, to teraz mamy nową kurwa misję. Na cały świat już, nie tylko na Filmy. Strażnicy słodziki. Słodziki są git i będziemy kurwa walczyć o to. No nie dość, że się tyle siedzi, jeszcze jest home office teraz, to po co sobie dopierdalać w napoju cukier, nie? Jeżeli już te słodziki są na takim poziomie, że nie rozróżnisz, czy to jest słodzik, czy to jest cukier, już zanika ta granica. A jeszcze chciałem powiedzieć, że taki gość wchodzi z zewnątrz i to jest bardzo cenne często, że to jest takie oczywiste i teraz na przykład wielu z was sobie pomyśli, przecież kurwa to jest oczywiste, że mogliście to zrobić, ale już ileś lat, tyle spotkań robimy, że po prostu tak jesteś już tym tematem przeorany, że o takiej prostej rzeczy zapominasz, a zaczynasz rozkminiać dystrybucję, rynki, punkty. Każdy kolejny krok zawęża twoją perspektywę i w ogóle przestajesz patrzeć na inne rzeczy, nie? No, a wchodzi osoba z zewnątrz, wiadomo, garnitur i tak dalej, trochę straty czasu, ale powiedział fajną rzecz, o której my zapomnieliśmy i było warto po raz kolejny. Jaka to rzecz? No mówiłem, no o tym niebieskim, panowie, gdzie jest kurwa niebieskim? Ja myślałem, że kolejna rzecz. Ale też pomysł z ketlem nie jest od nas. Tak. Tak. Także no wiesz, kilka rzeczy wyszło. Fakt, musiałeś za nie zapłacić 100 tysięcy. Ale może z biegiem lat to się okaże mocno na plus. Ale 100 tysięcy nie zapłaciłeś za ketla. Zobacz, ile się nauczyłeś o świecie. To jest taka lekcja, kurwa, wiem, że jakbyś to wiedział 10 lat temu. Bardziej wiem, jak to działa, nie? No, teraz. To trzeba zapłacić za taką lekcję. Tak, no trzeba zapłacić za to, żeby wiedzieć, że coś jest farmazonem, coś nie jest. Coś warto robić, a coś nie warto. No możemy właśnie, my w sumie od dłuższego czasu traktujemy takie wtopy jako po prostu droższe szkolenia, nie? No, jak przecież widzisz teraz osobę w garniturze, to ciary ci przechodzą na plecach. Że wiesz, że już farmazon nadchodzi, kurwa. Powolutku. 70% oceny po wyglądzie. No. To jest właśnie garnitur. Ty widzę tylko gościa w koszuli, ja wiem, że to już nie będzie prawdziwa. Ja wiem, że on nie jest mistrzem już w swoim fachu.
Że mistrz gdzieś tam, mistrz Kuba siedzi przed kompem, ma totalnie wyjebane, koszuleczka luźna, mistrz kurwa robi swoje. A ten napina się w koszuli, kurwa ledwo oddycha. Tętnicza tutaj tak wystaje, aż po kurwa skroń, nie? I to jest lekcja, tak, za którą zapłaciliśmy te setki tysięcy. Tak. Dobra. Siedzą, patrz, tak siedzi. Dobra. My siedzimy no, tak, a oni tak siedzą. Całe życie, kurwa. I potrafią ci powiedzieć, jak masz YouTube'a robić. Zakończmy tym. Dobra, i to już koniec jest? Nie mieliśmy jeszcze czegoś? Testy smaków, panowie. Yeah, bo smak jest bardzo istotny w energetyku. To taka, jak to się nazywa, przypowieść o smaku, o testach smaków. Możesz na koniec dać pierdolne jeszcze, przypowieść. No. Wiadomo, chcieliśmy mieć nasz smak, każdy, klasyczny smak. Pierwszy energetyk musi być klasyczny. Oczywiście, że chcemy zrobić smakowe nasze, ale najpierw pierwszy klasyczny. No i teraz tak. Historia jest natury takiej, że pojechał Daniel z Damianem do sklepu i kupili wszystkie energetyki możliwe. Najpierw zrobiliśmy pierwszy test i rozlewaliśmy energetyka. Poczekaj, nie, pierwszy był, że testowaliśmy z puszek. Czy tam z papierowych, ale my wtedy. Pierwszy test był taki, że my wiedzieli. Blind test. Wiedzieli? Nie, właśnie nie był chyba blind test pierwszy. Najpierw może testowaliśmy. Nie, może był drugi. Nie blind test. Może no i trzeci. Ale nie, to jest ważne, bo powychodziły inne wyniki niż potem, jak zrobiliśmy ślepy test. Tak. No i w ogóle jeszcze doszedł trzeci test, że jak wiesz, o co pijesz, i jak pijesz coś z kubka, a pijesz coś z puszki, to jest totalnie inny odbiór. No i w skrócie, Red Bull, który jest uważany za króla energetyków, z puszki w większości bardzo smakował, natomiast w teście ślepym i w teście, gdzie piliśmy na ślepo z kubeczków, on wypadł z 10 energoli, wypadł pod koniec, jakoś był drugi od końca. 8-9, coś takiego pozycja, jednoznacznie. Mówimy, co jest, ty, potem bierzemy tego Red Bulla z puszki i ten posmak, który nie siedział, jak piśmy z kubka, mówimy, nie, no jednak jest, jednak to jest okej, posmak, nie? I automatycznie wskoczył wyżej. Bóg mi świadkiem, ja wybrałem spośród na przykład 5 energetyków, najtańszy wybrałem, że mi kurwa smakuje, nie? Mm-hmm. Może nie był rewelacyjny, ale na przykład nigdy bym w sklepie go nie kupił, nie? Mm-hmm. Bo bym pomyślał, że totalny shit. A na przykład, no nie mogę wymieniać niestety nazw. A średnia półka energetyków była na przykład dużo gorsza. Ale to tak jak z oszonowcami, nie? Oszonowce, Oreo, też możesz się zaskoczyć nieraz. Patrz, wjebałem się jak ty, przepraszam. Dobra. I na przykład to oszon... Ja pamiętam, że w blind teście wybrałem nasz i Monstera jako najlepsze. Top 2. Ale to akurat nasz i Monster jest charakterystyczny. Nasz już raczej bym też poznał w blind teście, ale jest na przykład 5-10 energetyków, które są bardzo, bardzo podobne. Mm-hmm. I wtedy one się na przykład różnią, że jeden mają kosztuje, ten sam smak. Jeden kosztuje 99 groszy, drugi 2,50. Bez niczego więcej. To jest ten sam smak. Smak energetyk. No, my mamy więcej. My mamy, ja bym powiedział, że właśnie też trochę osób tak pisało, ale raczej bym się z tym zgodził, że cross Red Bulla z Monsterem klasycznym u nas wyszedł. Mm-hmm. Jak na przykład dałem teściom, pozdrawiam do surowania, to dla nich bardzo smak przypomina Red Bulla i że pozytywnie, nie? Że jest delikatny raczej, nie? Że smaczny, nie? Wiem, że twoja mama, tak serio teraz, nie, że tak pierdolę, tylko ty mówiłeś, pamiętam, że, że twoja mama chyba powiedziała, że jak Red Bull smakuje, tak? Nie, nie, to twój dar. Moja mama powiedziała, że no, dobry ten Red Bull. Red Bull. Dobry ten wasz Red Bull. No. Aha, okej. Okay. Że wiesz, tak jak mówisz Adidasy. Dobra, okej. Okay. A ja mówię, no dzięki mamo, to nam chodziło, że było jak Red Bull. W ten sposób by było. Nie, no bo wiesz, bierze puszkę, nie, i albo, no dobry ten wasz Monster. No. Że nie powie dzik, tylko powie, wiesz, to co się najbardziej kojarzy z energetyką. Miejmy nadzieję, że przyjdzie do ciebie syn ze swoim energetykiem, a ty powiesz, no dobry ten dzik. No. Że dzik będzie energetykiem na przyszłym pokoju. Ale nie, no zamknęliśmy kwestię smaku, no i kwestia kofeiny, dlaczego więcej kofeiny? Bo my lubimy mieć dużo siły, no i ta kofeina w większej ilości przekłada się na siłę. Jest dobrym przedtreningówką. Jak mogło być więcej, to zrobiliśmy więcej, nie? Bo i tak jest, my dość dużo tego walimy,
i jak może być więcej, to spoko, ale te 200 jeszcze jest optymalne dla osoby, która tak nie jest wkręcona w kofeinę. I optymalne prawnie. Optymalne to prawnie. Już jest, no, to już jest najwyższa półka. To jest tak, prawnie, że jak ktoś więcej dużo się nie da. No. Dużo, no nie można więcej ogólnie, no, ale nie chcieliśmy napisać też najwyższa dawka kofeiny, bo nie wiedzieliśmy, czy można, nie? Czy na przykład nie znajdzie się zaraz energetyka i my mamy też tyle, nie? I no, ale że mamy zmienić to hasło. Ale nie znaleźliśmy mocniejszego energetyka na rynku, więc dzik jest najsilniejszy i to też był nasz cel. Jak na przykład ktoś okazjonalnie pije energetyki, to go bardzo pobudzi. No. Bardzo poczuje kopa, ale nie takiego jeszcze, nie, żeby był niebezpieczny. No a jak ktoś jest uzależniony jak my, no to po prostu będzie mógł wstać z łóżka. I jeszcze jedna rzecz, która mogę powiedzieć, że nie była planowana, a bardzo mi siadła w energetyku naszym. Jestem ciekaw, czy zgadniecie. Ale atrybut puszkę, energetyka, jeżeli chodzi o atrybut napoju, co mi siadło jako atrybut napoju. I nie ustalaliśmy tego. Że nie jest mocno gazowany? Tak, że brawo, wygrałeś. Co wygrałem? Nie jest mocno gazowany i pamiętam, miałem fazę na energetyki, jak na drążkach ćwiczyłem i właśnie pół litra mam Energol przed drążkami, sobie łykałem i połowę wypiłem, około 200-250 ml i już brzuch miałem taki, wiecie, no miałem wypchany brzuch i trochę niewygodnie mi się ćwiczyło i pamiętam, że musiałem uważać, żeby za dużo nie wypić. Mhm. Ten mogę śmiało wypić cały i nie mam tego skutku ubocznego, więc, więc musimy zwrócić uwagę w kolejnych partiach, żeby na pewno to gazowanie zostało, bo myślę, że nie znalazła się osoba, która powiedziała, że jest za mało gazowany, nie? Nie, raczej chwalą, no, chwalą, że jest niski. No bo jednak jest pół litra, nie? No. Pół litra gazowanego próbowaliśmy, nie? Pić bez bekania. No. Nie jest łatwo. Szach, skurwysyn. Ale blisko! To litr piliśmy. Litr? A wiesz, że nie litr, tylko 800. No ale mililitrów. No. Chcę, żebyś znał dokładne. Dobra. 850. 850. To jest dokładne, jak chcę. Dobra. To by było na tyle, nie? Koniec.